Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony 352 i moi drodzy, witam was w nowym odcinku, zagrajmy w Gothic 2, Kroniki Myrdany, Archolos. Moi drodzy, zanim pójdziemy sobie z naszym bratem odwiedzić parę miejsc, to chciałabym spróbować przespać się do rana. Ponieważ no, chodzenie po ciemku nie jest jakąś super sprawą. Mam nadzieję, że nasz brachol cały czas stoi w tym samym miejscu, gdzie go zostawiałam. I widzę, że niestety, ale go tutaj nie ma. Czyli rozumiem, że spać nie możemy iść niestety. Także wczytajmy się od razu tutaj i zobaczymy. Tak się, kurczę, zastanawiam. Nie fajnie, że musimy iść w nocy, ale w sumie... Może ma to jakiś swój klimat mieć, czy coś takiego? Także na spokojnie. Udajemy się oczywiście na górkę. Napić się troszeczkę wina, porozmawiać. Zjeść coś dobrego, bo oczywiście ostatnio Marvin przygotował rybę w occie, z tego co kojarzę. I no fajnie by było poszperać, gdzieś tutaj coś popatrzeć. No i mamy też parę zadań pobocznych. Mamy też udać się do miejsca, gdzie są właśnie drwale i tak dalej. Mamy też nowy poziom do wykorzystania. Myślę, że w siłę możemy sobie go na spokojnie dać. Tak mi się wydaje. I co? I nie wiem, co w sumie. Chodźmy za naszym bratem przede wszystkim. Na sam początek. Ja sobie zrobię od razu też tutaj F5, żeby nic mi nie umknęło. I co, może odpalimy sobie pochodnie za chwilę, jak się gra zapisze? O, dokładnie. Na pewno pochodnia nam pomoże troszeczkę. Nie będzie aż tak ciemno. Ciekawi mnie bardzo, dokąd my idziemy. Dokąd my biegniemy, tak naprawdę. W sumie mówił, że możemy napotkać parę dzikich stworzeń na zewnątrz. Okej, widzę, że idziemy tutaj. Ja już tutaj szłam ostatnio z Riordianem. Właśnie, miałam też tego gościa właśnie po lewej odwiedzić, który tam sobie stacjonuje. I w ogóle mieliśmy... Aha, widzę, że mnie gra ścięło. Dobra, już jest okej. A, bo się zmieniała muzyka. Mieliśmy też w ogóle poszukać tutaj... Okej, idziemy, widzę, że w stronę winnicy, a tutaj co jest? Do zamku, okej. Mieliśmy też poszukać tego jednego człowieka, który właśnie miał gdzieś tutaj w okolicy się kręcić, a no, jakby zaginął. Aha, wydaje mi się, że zaginął, bo go te topielce mogły zażreć tam. No, ale dobrze. Jesteśmy na miejscu. W końcu mamy chwilę, by odpocząć od zgiełku tej wioski i wszystkich nieprzychylnych spojrzeń. Pamiętam, jak jeszcze dobrych 20 lat temu przybyliśmy tutaj wraz z rodzicami w odwiedziny u wuja. Wszystko było jakieś takie inne. Ojciec też jeszcze wtedy był inny. Ale jesteśmy tu i teraz, tylko my. Dokładnie tacy, jacy jesteśmy. W takim razie wypijmy za tych, których z nami już nie ma. Okej, widzę, że przyszliśmy sobie na przystań. I miejmy nadzieję, że choć część naszych przyjaciół z Londram także zdoła tu dotrzeć. Marvin, zrobiliśmy to, co było konieczne, żeby uciec i przeżyć. Nikt nie miałby za złe tego, co się wydarzyło. Oh my god, to był amulet z naszej... O Boże! W sensie na samym początku gry wykopywaliśmy jakiś amulet, ale to był amulet naszej własnej matki? To był jej grób? Ukradliśmy amulet z grobu własnej matki. Gdyby jakiś mag z naszej wioski się o tym dowiedział, to chyba by nas przeklął. Wojna wszystko zmienia. Sami oddaliby nam ten amulet, żebyśmy mogli uciec. Londram nie ma szans obronić się przed orkami. Może gdyby mężczyźni tacy jak my zostali bronić własnej wyspy, to szanse by się odwróciły. Nie jesteśmy żołnierzami, Marvin. Pozostaw obronę kraju tym, którzy zostali do tego przeszkoleni i którzy otrzymują za to żołd. Napijmy się za nich i ich walkę. Niech zapewnią Myrdanie lepsze jutro. Ja pierdzielę, to był naprawdę amulet naszej własnej matki prawdopodobnie, skoro był zakopany. Skoro w jej grobie.
Jak się czujesz po dniu pełnym przygód? Znacznie lepiej. Dobrze było w końcu zakosztować zwykłego wioskowego życia. Dopijemy to wino i wrócę do łóżka. Wypocznę jeszcze trochę i kto wie, może ruszymy do miasta. Nigdy nie miałem okazji zobaczyć tej metropolii. Z opowiadań wiem, że nic w całym królestwie nie może się z nim równać. Mhm. Mam tylko nadzieję, że w porcie będą potrafili przyrządzić ryby tak jak na naszym Londram. Szczerze, powinniśmy wracać, mi się wydaje, a nie pić gdzieś tutaj na środku rzeki, plus te wszystkie topielce wokoło. Powinniśmy już wracać. Wracać? Już teraz? Dopiero co tu przyszliśmy. Kto wie, kiedy będzie kolejna okazja, by tak spędzić miło wspólny wieczór. Poza tym, zostały nam jeszcze dwie butelki wina, a chyba nie chcemy, żeby się zmarnowało. Dobra, dawaj to wino. 1000 expa za takie coś. Kurczę, ten exp się sypie, jak się robi naprawdę zadania fabularne, to... Cóż. Mhm, wracamy nad ranem, z tego co widzę. Ciekawe. Pewnie dostaniemy oszan za okradnięcie własnego wuja. Widzę, że brat to ma we krwi takie pomysły. Najpierw własną matkę, potem własnego wujka. Trochę to... W końcu się obudziłeś. Widzę, że wczoraj nieźle sobie pofolgowaliście. Gdy dotarliście tu w nocy, byliście całkiem pijani i cali przemoczeni. Co wyście robili? Jorn stwierdził, że potrzebuje trochę rozchodzić to ukąszenie. A później dotarliśmy nad rzekę, otworzyliśmy butelkę wina i tak jakoś wyszło. Nie tłumacz się już, Marvin. Młodość rządzi się swoimi prawami, ale nie jesteście już dzieciakami. To, co zrobiliście, było bardzo nieodpowiedzialne. Co gorsza, wygląda na to, że od tych wszystkich atrakcji stan twojego brata jeszcze się pogorszył. Co prawda, najgorsza gorączka już minęła i jego stan się ustabilizował, ale nie mamy pewności, jak długo to potrwa. Czemu ja się na to zgodziłem? Nie ma co popadać w panikę. Ja zostanę z Jornem i będę go doglądał, a ty spróbujesz zdobyć jakieś mocne lekarstwo. Wiesz, gdzie powinienem zacząć poszukiwania? W wiosce przebywa mag wody Lokvar, ale śmiem wątpić, żebyś dostał u niego jakiś specyfik na przypadłość twojego brata. Tutaj trzeba wiedzy jakiegoś porządnego alchemika, a jedyny, jaki przychodzi mi do głowy, to Bodowin. Gdzie go znajdę? Wyjdź z wioski w kierunku miasta. Gdy miniesz kotlinę z kaskadami, jego pracownia będzie tuż na wprost. Okej, okay, czyli widzę, że mamy faktycznie wycieczkę poza miasto już, tak solidnie. Ale wiecie co, póki jestem w mieście, to chciałabym nadrobić jedno zadanie, bo wydaje mi się, że będę w stanie. Okazuje się, że jest jedno zadanie związane z pasterzem. Przynajmniej widziałam u jednego youtubera gdzieś tam właśnie, że trafił na takie zadanko, mi się nie udało. Zobaczymy, czy jesteśmy w stanie to zrobić, bo ono nie wydaje się jakieś bardzo trudne. Więc sprawdzimy to, a jeżeli by się okazało, że tego zadania na przykład dla nas nie ma, no to porobimy inne rzeczy. Myślę, czy nie powinniśmy iść do Stone'a na przykład się... jeszcze podszkolić w sile, na przykład te plus 10 sobie dać. Ewentualnie, nie przeskoczymy progu punktowego na razie, bo po prostu nie możemy przeskoczyć progu, bo ten Paulus uczy nas tylko do 30, a żebyśmy przeskoczyli próg, no to musiałby użyć do 34. Ej, ty! Także możemy spróbować dać sobie w siłę. Chcę być... Zobaczymy też, czy są progi. Widzę, że... Okej, okay, są jakieś progi. Ale takie małe progi. Jak my z tym stoimy? 5. Wiecie co? Tak. To ja się wczytam. Będziemy sobie ten próg przeskakiwać. Wow! Ciekawy ekran wczytywania. Chata wygląda naprawdę... Chata. To, co po niej zostało, wygląda naprawdę bardzo ciekawie. Cóż, to tak, spróbujemy ten próg przeskoczyć. Miejmy nadzieję, że się uda. Byłoby naprawdę świetnie.
I co? I zobaczymy sobie to zadanie z tym pasterzem. Mam nadzieję, że będę w stanie je wykonać. Wydaje mi się, że raczej tak. Mamy już całkiem niezłe umiejętności bojowe, mimo wszystko. Wydaje mi się, że siły nas lepiej nauczą... Czy siły tego broni jednoręcznej w mieście. Dobra, czyli 26 mam. Tak naprawdę mam 21. Czyli co, próg jest przy 25 siły, rozumiem. Ej, ty. Chcę. To zróbmy tak. 1, 2, 3. I teraz pytanie 4. Tak. Mamy 25. A jak wezmę jeszcze jeden, to przeskoczę? Tak, czyli próg jest przy... Okej. Okay. Dobra, to jeszcze raz się wczytamy. Tak, trzymaj. Okej, czyli 25 to jest moment, kiedy przeskakujemy sobie próg. To będę teraz wiedzieć. Dobrze, no i fajnie. Fajnie, że przy sile te progi są niższe, bo faktycznie przy procentach walki jednoręcznej... To, że to są takie standardowe progi, to w sumie okej. Okay. A w sile przynajmniej będziemy mieli łatwiej nabijać sobie, wiecie, obrażenia, bo walka, posługiwanie się orężem to jest jedna sprawa właśnie. A siła pozwala nam, wiadomo, wzbogacić swoje obrażenia. Że zadajemy więcej. A jednoręczna to jest tylko, wiadomo, jakiś tam procent na trafienie obrażeń krytycznych tak naprawdę. Plus, no... Posługujemy się tą bronią ewentualnie szybciej. Dobra, chcę być silniejszy. Raz, dwa, trzy, cztery i przeskakujemy. A, czyli to było w ten deseń. Aha, okej. Okay. Czyli nie dało się tego zrobić w taki sposób jak... Okej, czyli są normalne progi punktowe. Ale gra mi nie dała tego zrobić w identyczny sposób jak w przypadku broni jednoręcznej. Czyli prościej jest sobie nabijać kryta niż siłę. Ciekawe. I tutaj jest ten oto pasterz, z którym możemy sobie oczywiście porozmawiać. Tylko niech mi się gra zapisze. No, dawaj gro. Kolego, nie widziałeś może barana? No nie będę niemiła. Niestety nie. Cholera, mój brus gdzieś zniknął i długo nie wraca. Mógłbyś się za nim rozejrzeć? Zaczynam się naprawdę niepokoić. Jak on wygląda? Jak owca, tylko ma rogi. Jedyne co go wyróżnia, to ten ogromny apetyt. Brus zawsze tarzał się w śmieciach i zjadał wszystko, co wpadnie pod nos. Parę dni temu zjadł nawet klucz do mojego kufra. Okej. Okay. Jak leci? Tęsknię za Brusem. Nie widziałeś go może? Nie. Na pewno wkrótce wróci. No mi się coś wydaje, że pewnie go coś zeżarło. Dobra, tu jest jeden baran, ale to chyba nie ten baran oczywiście. Owca. A tutaj coś znajdę? Jakie fajne korytko! Dla owieczek. Owca. Jezu, czy wy to widzicie? To jest mała owieczka. Jagniątko malutkie. O Jezu, jakie fajne. Jezu, ta gra jest świetna, nie? O wow. Taki po prostu szczurek najzwyczajniej w świecie. Ale zajebiście. I co? I tutaj widzę, że rozwalona zagroda. Sprawdźmy, co mówi dziennik. Baranek. Lokalnemu pasterzowi zaginął jeden z baranów. Prosiłbym się za nim rozejrzał. Podobno zwierzę lubi kręcić się wokół śmieci. Powinienem porozglądać się w miejscach, gdzie leży mnóstwo różnych gratów. Płot jest zniszczony, ale nie widzę tu żadnych śladów barana. Powinienem powiedzieć o tym pasterzowi. Dobra, to zbiorę sobie tą roślinkę. Widzę, że tam są topielce na dole. Ale one się do mnie na razie nie dostaną. Stara monetka, skórzany mieszek... Ziele lecznicze. Dobra, czyli mam powiedzieć pasterzowi o rozwalonym płocie. No dobrze. Hej, ty. Masz uszkodzony płot. Nie miałeś oglądać płotu, szukać mojego barana. A co jeśli twój baran zeskoczył na dół? Między topielce i inne potwory? Mój brus nie jest głupi.
Poszedł pewnie w inną stronę. Na pewno. Dobra, nie B, tylko... Powiedziałem o zepsutym płocie pasterzowi, ale ten twierdzi, że baran musiał pójść w inną stronę. No gdzie w inną? Co ty robisz? Nie machaj do mnie. Okej, widzę, że on stop macha. Dobra, fajnie. No, jak mógł pójść w inną stronę? No niemożliwe to jest. Widzę rozwalony płot, widzę na dole topielce. Gdzie mógł taki baran sobie pójść? No na pewno nie wyszedł jakby frontalnym wyjściem. Co najwyżej mógł wyskoczyć na przykład tędy. A dlaczego ja mam lagę? Dlaczego gra mnie krzywdzi? Przecież my mamy miecz Timo. Wydaje mi się, że te topielce sobie gdzieś poszły. W sensie nie widzę ich, więc prawdopodobnie postanowiły znaleźć drogę do wsi. I to mi się bardzo nie podoba. Siup. Tak, tutaj jest oczywiście młyn. Tu jest jeden topielec. Coś mi tu mruczało oprócz tego jednego topielca. Nie wiem, jak ja sobie z nim poradzę. Ale widzę, że jest szybki całkiem. Ała, fuck me. Ojajaj, widzę, że takie topielce to jednak trudne są. I kolejny piękny obrazek wczytywania. To ja jednak z tymi topielcami chyba nie chcę zadzierać. Wątpię, że muszę, bo to jest zadanie, które powinniśmy jedno z pierwszych znaleźć. A topielec jest jednak ciężkim przeciwnikiem. Trochę denerwujące jest to, że gra się tak długo wczytuje, ale podobno ogólnie ekran wczytywania tak długo trwa, nawet u osób, które mają dużo lepszy komputer niż mój. Zacznijmy od tego, że mam laptopa, ale no cóż, ogólnie podobno to jest przywara tego właśnie, że zapisy i wczytywania trwają dosyć długo. A szczególnie właśnie wczytywanie. Także musimy jakoś z tym żyć i musimy gdzieś poszukać tego baranka. Ewentualnie śmieci były porozrzucane tutaj we wsi, ale wątpię, że tam się gdzieś ten baran może kręcić. Jak na mój gust, to w ogóle mi to nie pasuje, żeby tam był. Tam jest dalej wieś. Ten topielec ma chyba trigger na mnie. A jakbyśmy tak spróbowali sobie namierzyć tego barana. Dobra, on mnie nie atakuje. A tutaj jest żaboludź. Podobno żaboludzie nie są jacyś trudni, ale... Wolałabym jednak z nimi nie mieć bliskiego kontaktu. Rzeczny Mirt. No nie wiem, czy gdzieś tutaj baranka znajdę. Tutaj coś jest. Ekstrakt leczniczy. Esencja many. Wciągnijmy sobie łuk. Całkiem ładny zasięg ma ten łuk. To jest, myślę, rzecz przydatna. Dobra, chowaj. Ryba, esencja lecznicza, stara moneta. Może faktycznie powinnam się za tym baranem rozejrzeć w innych miejscach? Wow, tylko nie zeskocz mi. Tam na dole też jest... coś. Kurczę, no nie wiem. Nie mam pojęcia, gdzie mam szukać tego barana. Tutaj z tego, co widzę, raczej nic nie znajdę. Co prawda mogę się przespacerować w tę stronę. Natomiast boję się, że wejdę gdzieś, gdzie nie chcę wejść. Jest ścierwojad. A jak to wygląda na mapie? Dobra, no widzę, że się kręcę wokół tej wsi. Także powinno być raczej okej. Ale wątpię, że barana tutaj znajdę w okolicy. Co najwyżej możemy sobie poklepać troszeczkę ścierwojadę na przykład.
Trzeba przyznać też, że one całkiem wcześnie łapią agro. Cześć. Wow. Lubię po prostu, jak ci przeciwnicy tak łatwo padają. Czy tutaj coś jeszcze żyje w tym miejscu? Nie wiem, ale co się wam mogą podnieść? Nie wiem. Weźmy sobie telekinezę. Mamy oczywiście rośliny. Mi się wydaje tak, że cały czas się kręcimy wokół miasta. To dobrze. Znaczy wokół wsi. To i tak dobrze. Tutaj widzę, że można wejść. Tutaj jest Harry. No właśnie. A tutaj coś jeszcze mogę zebrać tą telekinezą? Nie, niestety, ale tutaj niczego nie ma. Jest marchewka na polu. Okej. Tutaj jeszcze nie wchodziłam w to miejsce. Weźmy sobie telekinezę. Widzę, że jest jakaś ognista pokrzywa. Kurde, ta telekineza też bardzo ratuje tyłek. Trzeba to przyznać jednak. Gorzej, że my raczej nic jakiegoś specjalnego w dzisiejszym odcinku chyba nie zrobimy. Ale cóż, grę trzeba też poznać od tej strony, wiecie. Innej. Ale tak, wydaje mi się, że powinniśmy wrócić do wsi. Tylko najpierw sobie zbiorę roślinkę. Wróćmy tutaj i spróbujmy wyjść południowym wyjściem. Może nie zachodnim, właśnie tylko południowym. I no nie wiem, gdzie mogę też tego barana całego znaleźć. Najbardziej mnie zastanawia, że ja gdzieś skądś, nie wiem skąd, miałam baranie mięso. A nie zabijałam żadnego barana. No, nie wiem. Ewentualnie baran może być w jakimś innym miejscu. Natomiast we wsi też go nie widziałam. Także... Cóż, tak bywa. My natomiast wyjdziemy sobie właśnie tą bramą. Tylko, że tam też były topielce i właśnie boję się, że... To jest kolejna rzecz, której nie będę w stanie pokonać. Ale możemy iść w stronę może tych drwali. Albo tego gościa. Spłata długu. Wieża znajduje się na szczycie wzgórza na południowy wschód od wioski. No dobra. Na wschód, tylko ja dalej potem nie będę gdzie miałam iść. A może na mapie mam zaznaczone, gdzie ci drwale są? W sumie może mam. Jednak ta mapa ma znaczniki, prawda? 7, co to jest? Winnica Valerio, a 5 kopalnia Araxos. Aha, a my idziemy w stronę 12. A 8 kopalnia Kudlewska, 9 klasztor. 10 mgliste moczary, obóz drwali, to jest 11. No dobrze. Nie wiem, jak my sobie poradzimy. Do obozu drwali podobno ścieżka jest dużo bardziej jakaś tam niebezpieczna. Najlepiej będzie, jak ja sobie wyciągnę łuk i będziemy skanować okolice. Słyszę ścierwojady, coś czuję, że są nade mną. Okej. Do wieży sygnałowej. A, no tak, my idziemy do wieży sygnałowej, także pójdziemy sobie tędy. I powinniśmy zajść. Tu jest wilk, młody ścierwojad. Ten wilk wydaje mi się, że nie powinien mnie ma zeżrać, nie? W sensie nie wiem. Strzelam, że nie powinien. Jak stoimy z czasem? No. Powoli czas nam mija oczywiście. A tutaj też jest do wieży sygnałowej. Jak najbardziej. Wydaje mi się, że jestem w stanie sobie poradzić z takim wilkiem, tylko musimy robić ładne uniki oczywiście. O, no, tak jak myślałam, całkiem okej. Wilczek ogarnięty. Tutaj mamy ścierwojadki. Na szczęście jeden, pojedynczo.
I będzie dobrze. No to jeszcze młody ścierwojad był do tego wszystkiego, także... Tam jest ścierwojad i tu jest młody ścierwojad. I tam też jest ścierwojad. Tam też są ścierwojady na dole. Całkiem przyjemna okolica, trzeba przyznać. Nie czuję się tutaj jakoś bardzo zagrożona. Te leśne ścierwojady, myślę, że mogłyby mi odgryźć tyłek. Bo jednak one są, wiecie... To są jak preriówki, no nie? Więc one, wydaje mi się, mogłyby mi zrobić jakąś większą krzywdę. Mogą być szybsze, bardziej agresywne. Ale... Nie przejmujmy się na zapas. Oho, widzę, że ten ścierwojad coś je. Bo to jest duży ścierwojad zresztą. Dobra, no nie robi mi jakiegoś kłopotu. Natomiast... No, pewne jest to, że ktoś tutaj nie żyje i nie wiem, czy to nie jest nasz kolega, którego mieliśmy znaleźć. Zwłoki. Tarta winogronowa, 8 sztuk złota. Dwie pietruszki i surowe mięso kretoszczura. Nie wiem, czy to on? Chyba nie za bardzo. Natomiast został zabity przez coś. Widzę, że tutaj też mogę wejść sobie tędy. Dobra, pięknie. Z takimi ścierwojadami to jest prosta sprawa. Słyszę jeszcze jakieś ścierwojady tam wyżej. Coś sobie tam jedzą. Tam jest wodospad, most. A to młody ścierwojad. I pięknie, mamy kolejny poziom. Będziemy mogli sobie wydać kolejne punkty na coś. Natomiast wydaje mi się, że powoli jest czas na to, żebyśmy przeznaczyli sobie punkty na przykład na skórowanie i takie rzeczy. A tutaj coś znajdę na górze? Nie wiem, ale widzę, że... Okej, okay, mogę sobie wejść na wodospad. Tam są gobliny na dole. Okej. Okay. Trzeba przyznać, że interesujący teren. Wiecie, myślałam, że może jakiegoś szczura tutaj upolujemy na górze. No i mamy wieżę sygnałową. Tutaj też widzę, że mogę sobie przejść. No wow, fajnie. Fajna okolica całkiem. No i dobra, spróbujmy coś tutaj podziałać w tym miejscu. Musimy oczywiście powiedzieć, że jesteśmy od kogoś tam. Tutaj widzę pana, który prawdopodobnie... czy on ma fajny hełm na sobie? W sensie ciekawie to wygląda. Taką a la czapkę metalową. Johan, cześć. Ej, ty. Przysyła mnie Bastian. Mieszkańcy wioski pilnie potrzebują drewna. W wyniku burzy... Bla, bla, bla. Burze, sróże, a my tu dzień w dzień marzniemy jak zwykłe obdartusy z dzielnicy portowej. Idź z tym do Drwali. Mają obóz na południowy wschód stąd. Dzieli nas jednak masyw górski, więc będziesz musiał nadłożyć trochę drogi. Mhm. A to drewno na górze? Może odstąpisz ze 20 kawałków. A co jak na horyzoncie pojawią się galery orków? Kto wtedy ostrzeże miasto i pozostałe wyspy? Zapomnij o tym. Może się jakoś dogadamy? Czy ty mi właśnie proponujesz łapówkę, chłopcze? Na pewno jest coś, co byś chciał za trochę drewna. Strasznie na tej górze wieje, że nie idzie wysiedzieć. Załatw mi ognika, to pogadamy. Ognika? Co tu robisz? To samo, co od ponad 20 lat. Pilnuję, żeby tacy jak ty się tutaj nie szwendali. Pytanie brzmi jednak, co ty tutaj robisz? Co to za miejsce?
wieża sygnałowa. Dzięki niej mieszkańcy Archolos informują pozostałe wyspy archipelagu o zbliżającym się zagrożeniu. Jak dla mnie ta sterta gruzu i desek nikomu nie jest potrzebna. Ale rozkaz to rozkaz, więc siedzę tu i marznę, bo czemu nie? O jakim zagrożeniu mówisz? Rozbójnicy, piraci, plagi, no i oczywiście te orkowe bydlaki. Słowem, wszystko, co może zagrozić bezpieczeństwu wyspy i okolic. Ach, prawdę mówiąc, już nikt nie pamięta, kiedy ostatnim razem ognie płonęły. Powiedz mi więcej o tej wieży. Jak dla mnie i tak jesteś nad wyraz ciekawski, a ja powoli tracę cierpliwość. Ale musisz być gotowy na odparcie takich zagrożeń. Jak najbardziej. Właśnie dlatego mam przy sobie moją kochaną kuszę, która jeszcze nigdy mnie nie zawiodła. Nauczyłbyś mnie, jak się posługiwać taką bronią? Nie mam tu zbyt wiele do roboty, więc czemu nie? Ale nie za darmo. Frajerem nie jestem. Dobra, oczywiście my nie potrzebujemy uczyć się kuszy, przynajmniej nie teraz. I co? I widzę, że tutaj mamy dalej ścieżkę? Sama nie wiem. Mamy na pewno faktycznie wieżę, którą można pewnie dać jakiś sygnał. Tutaj widzę, że coś mamy schowane. O, zębate ziele i rdest polny. Tutaj coś się znajduje? Nic, tylko koleś, który sobie sika. Ej, Klaus, ty. Nie mam czasu na twoje... No. Kim jesteś? Jestem Klaus, strażnik wieży sygnałowej. A ty? Czego tu szukasz? Tak, tylko przechodziłem obok. Im szybciej stąd pójdziesz, tym szybciej wrócę do pracy. No dobra. Opowiedz mi o tej wieży sygnałowej. Ognie sygnałowe są sposobem szybkiego informowania okolicznych wysp o zbliżającym się zagrożeniu. Po całym wschodnim archipelagu rozsiane są takie wieże. W przypadku ataku wroga, wybuchu plagi albo pojawienia się innego niebezpieczeństwa, goniec musiałby płynąć przez wiele mil, aby dotrzeć do innych wysp z wieściami. Dzięki położonym na wzgórzach ogniom sygnałowym, informowanie sąsiednich wysp o zagrożeniu przebiega błyskawicznie. Mhm. Nie nudzisz się tutaj? A co ja mam do gadania? Poza tym, przynajmniej mam jakąś robotę. Ciężko o nią, gdy wszędzie wojna. Czasami zejdę sobie do wioski na ognika, ale przez większość czasu dotrzymuję towarzystwa mojemu dowódcy, Johanowi. Biedak spędza tu całe dnie i noce. Nigdy nie spotkałem bardziej oddanego sprawie człowieka. Aha, czyli ognik to jakiś alkohol? Przysyła mnie Bastian. Mieszkańcy Silbach pilnie potrzebują zapasów drewna. W wyniku ostatniej burzy wiele chat zostało uszkodzonych. Bastiana kojarzę. Czasami wpadam do niego na kwaterkę piwa. Ale ciebie nie znam. Jeśli naprawdę przysyła cię Bastian, to pogadaj z Johanem. On tu dowodzi. Muszę już... Ta. Jasne, rozmawialiśmy już oczywiście z nim. On chce ognika. No to ja w takim razie rozumiem, że ognik to jest nic innego jak... Jak no. Jak jakiś alkohol. Tutaj jest składzik z drewnem. Wzięłam sobie troszeczkę stąd smoły. Jak to wygląda na mapie? Gdzie my jesteśmy? Okej, jesteśmy tutaj. Ale wydaje mi się, że i tak moglibyśmy iść do obozu drwali. Tylko nie wiem, czy już teraz... Wiecie co, to chodźmy do Silbach. A takie pytanie, ja mogę używać sobie tej runy teleportacyjnej? Tak po prostu? Nie, za daleko mamy magiczny krąg. Ale fajnie, że nie zużywa nam się mana w momencie, gdy wiecie, gdy nie mamy faktycznie gdzieś tutaj blisko jakiegoś punktu do teleportacji. To jest akurat przydatne. Dobra, to co, skoczymy do naszego kochanego Bastiana. Myślę, że ognik to jakiś alkohol. Bo skoro tamten powiedział, że idą czasami sobie na ognika, to co innego to może być jak niezwykły jakiś tam trunek, nie? Czy tędy przejdę sobie na skróty? W sumie powinnam móc przejść, wydaje mi się. Dokładnie.
Tutaj mamy też teren wyczyszczony, bo tam na dole byliśmy. Fajnie tak wyściubić wreszcie nosa z wioski i coś tam pokminić. I też na tyle, że nie jesteśmy, wiecie, takim łatwym łupem. To jest na pewno plus. Tak. No to co, Bastian powinien być oczywiście w karczmie, prawdopodobnie coś zamiata albo stoi za ladą. No cóż. Zobaczymy. Musimy też znaleźć tego alchemika, slash maga, ale to jakaś tam... Nie, to jest chyba alchemik. Ale to inna sprawa. Nie musimy się tym od razu zajmować. Bastian. Masz coś do picia? A masz czym zapłacić? Nie zupełnie. Siadaj, pierwsze piwo masz na mój koszt. Za więcej będziesz już musiał zapłacić. O, dziękuję. Pokaż mi swoje to. Czy ty masz coś, czego ja szukam? Piwo. Gin. Butelka czystego spirytusu. Woda. Lokalny bimber. Mleko. Ognik. Składnik gotowanych potraw, rozgrzewające czerwone wino z Glenvir, doprawione korzennymi przyprawami i odrobiną wódki. Oczywiście weźmiemy takiego jednego ognika. I co? I na szybko wrócimy sobie do wieży sygnałowej. I tak sobie myślę, czy pójdziemy w stronę tych drwali, czy nie pójdziemy. Mamy też jeszcze tego questa z tym ziomkiem właśnie, który zaginął, wychodząc tutaj właśnie południową bramą. I tam też moglibyśmy się w sumie za nim rozejrzeć w okolicy tego mostu. Ale no tam są już topielce. Ja się boję, że bicie się z tymi topielcami to jednak nie jest dobry pomysł. I chciałabym nie spadać, gro, dziękuję. No topielce to na pewno nie jest dobry pomysł. Natomiast możemy się udać, myślę, w stronę drwali. Nie wiem, ile tutaj uda nam się załatwić kawałków drewna, bo w sumie... Nie był skory jakoś ten gościu do współpracy. Co prawda mamy dla niego ognika, ale może tak być, że na przykład da nam tylko połowę, na przykład 10 belek i wtedy i tak będziemy musieli iść na przykład do właśnie drwali. Wydaje mi się, że to jest najbardziej prawdopodobne. Tak w sumie. Tak sądzę. Jak dobrze pójdzie, to sobie pójdziemy jeszcze w stronę tych dwóch mostów, tego wodospadu tam na dole. Fajnie też, że na ten wodospad można wejść. To też jest spoko. Johan, cześć. Proszę, przyniosłem ci ognika. No, i to ja rozumiem. Piękne dzięki, chłopcze. Już myślałem, że zamarznę tutaj na kość. Dobra, chodź za mną. Okej, okay, czy idziemy do chatki? Dobra, to ja też przetuptam tak pomalutku, powolutku. Zobaczymy, czy da nam całe drewno, czy tylko połowę. Wejdź do środka i weź jedną stertę. Nie więcej. Przy okazji przekaż moje pozdrowienia Bastianowi. Okej. Okay. Pociągnij za dźwignię. Sterta drewna. I w tej stercie drewna jest drewna ile? Dobre pytanie. Ciężka jak cholera sterta drewna. Powinienem dostarczyć ją Bastianowi. No wydaje mi się, że powinno wystarczyć. Natomiast my się przejdziemy jeszcze w inną stronę. Troszeczkę zobaczyć, co tam jest w tamtych okolicach. Może niekoniecznie będziemy wchodzić na wodospad. Ale myślę, że warto tutaj przejść się w stronę tamtych dwóch mostów i tego mini wodospadziku. Tam widzę, że też są ścierwojady po drodze, także to żaden jakiś tam wysiłek większy. Tu mogę sobie zejść, to mogę sobie zebrać przy okazji. Tutaj też możemy sobie wejść i zejść. I mamy ścierwojada na swoim przodzie. I tam są też chyba maliny porozwalane na ziemi i na krzakach, także też możemy to wziąć, zobaczyć, zebrać. Zobaczymy. Wypadałoby też iść w stronę miasta, powoli, wydaje mi się. Chociaż wydaje mi się, że nie ma co się też spieszyć z tym.
W sumie nasz brat coś wspominał o mieście, więc wydaje mi się, że może tak być, że fabularnie pójdziemy z nim nawet do miasta. No, wezmę sobie tego jednego ścierwojada. Tak. No i fajnie. On to też był młody ścierwojad. Żaden wysiłek. Już dziki są gorsze. Bo mi całkiem mocno wjeżdżają na życie. Natomiast ścierwojadki to jest nic trudnego. Zresztą możemy sobie sprawdzić, czy tutaj w okolicy coś jeszcze żyje. A telekineza co mi powie? Mięso kopacza tam jest. Ale to nic jakiegoś istotnego. Ognistą pokrzywę zostawiłam tam. To nic. Laga kolejna. Okej, czyli to nie są malinki. Obalone drzewo. Nie wiem, czy mam siekierę. Wydaje mi się, że nie mam. Czym? No właśnie, nie mamy siekiery. No dobra, to przejdźmy się w tę stronę. Do wilczego leża. Nie brzmi to dobrze. O, tutaj mamy goblina, z tego co widzę. Raczej nie będzie sprawiał kłopotów. O nie! Spadły mi gobliny. Fuck me. Cześć, goblinie. Ale nie spadaj, proszę. Już wystarczy mi, że jeden zginął mi. Że mi wpadł na dół. Tutaj coś żyje? Coś tu znajdę? O, uciekinier. Oho, jakieś ciało. To też już mi się nie podoba. Nie wiem, gdzie idę i nie wiem, co robię, ale mam nadzieję, że wszystko będzie dobrze. Doigrałeś się. Aha, ty od razu chcesz mnie lać. Silny jest dosyć. Albo to kwestia tego, że mi kryt nie wszedł po prostu. Boję się, że mnie na hita ściągnie. Ale jak będziemy się tak... Okej, ładnie. Pokonałam go. Uciekinier. Miał przy sobie rum, piwo, rybę i pietruszkę. I zardzewiały krótki miecz. Okej, fajnie, że nie stanowił problemu. To dobrze. Srebrna skrzynka. Strzała. Zwłoki, ale to za chwilę. Jeszcze mamy tutaj złota trochę. Lutnie. I co z tymi zwłokami? List adresowany do przyjaciela. List, który miał przy sobie martwy kupiec na drodze do wilczego leża. Wiedza magiczna. Fuck me. Ała, no możesz zostawić to ciało. A ty skąd się wziąłeś? No dawaj. No. O wow. Dobra, muszę zrobić F5. Mam nadzieję, że tego nie pożałuję. No. Dawaj, gro. No. Okej, bo ja ginę sobie tutaj. O wow, dobra. Nie wiem, co się dzieje, nie? W sensie ty mi dosłownie spadł na łeb. Nie wiem skąd, gdzie i jak. Także to nie było nic ała dobrego. No. No, bo mnie zaraz załatwi. No, udało mi się tak resztkami sił. Malinę, ser, klucz. Miał go jeden z bandytów i wytrych. Widzę też, że kończy nam się czas na odcinku, także... Ja sobie wypiję taką... O Boże, to tylko procentowo. Dobra. To jedzonko...
Tarta winogron... ale ona przywróciła mi życia. Smażone mięso dzika, niech będzie. Dobra, moi drodzy, wydaje mi się, że w tym momencie dobrze by było, żebyśmy zakończyli sobie odcinek. I wydaje mi się, że ja powinnam bardziej iść w tamtą stronę, jeżeli chcę znaleźć tego naszego przyjaciela, który zaginął. Sama nie wiem. Tak czy inaczej, dziękuję Wam bardzo serdecznie za dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli tak, to zachęcam do łapki w górę, do komentarza, do subskrypcji. A ja lecę montować dla Was ten materiał. Trzymajcie się i cześć!